Wiele osób pyta, kiedy przyzwyczaja dzieci do przedszkola i do szkoły. Bardzo wcześnie. Najlepiej, jak mają rok, bo to jest nieuniknione i trzeba sprytnie przez to przejść. Zobaczcie, jak. Najlepiej, jak najwcześniej opowiedzieć dzieciom, jak wygląda życie w przedszkolu i szkole, bo to nic strasznego, a może zamienić się w fantastyczne. Przyjaźniej wiele zabawy to zależy od nastawienia, więc nie demonizujmy, tylko opowiadajmy z ogromnym przejęciem o tym, co może się zdarzyć w szkole, w przedszkolu. Oto Lisek bohater książki tkaninowej, który ma różne codzienne obowiązki, wybiera się też do szkoły i do przedszkola, szykuje się, ma leżakowanie, i inne aktywności przedszkolne, a można opowiadać dzięki takiemu zestawowi różne historie. O przedszkolu można też opowiedzieć na przykładzie zestawu Playmobil. To przedszkole jest w pełni wyposażone. Są i łazienki, jest i korytarz, i szatnia, jest i teren, grupa przedszkolna, gdzie można i zjeść posiłek, i się pobawić, i zagrać na instrumencie. I tu kwitnie. Życie przedszkolne i myślę, że wszystkie maluchy się bawią. Młodsze dzieci mogą obejrzeć, co dzieje się w przedszkolu z takim oto drewnianym domkiem. No, co prawda, nazwany jest szkołą, ale myślę, że spokojnie może być też przedszkolem. Ma wiele elementów ćwiczących motorykę małą, ale wokół tej przestrzeni będzie wiele zabaw, dlatego że występują tutaj też bohaterowie. I oni na pewno w tej szkole czy przedszkolu będą mieli wiele ciekawych przygód. No i sięgnijmy po literaturę. Do szkoły może pójść też słynna Basia. Jak ona sobie radzi, jak ona sobie poradzi, to wszyscy sobie poradzą. Przygody Basi możemy śledzić zarówno w książce Basia i przedszkole, jak i Basia i Wielka Księga Przedszkolaka, gdzie znajdziecie dużo więcej przygód. O przedszkolu mówią też książki, w których nie ma treści. A są same ilustracje to tak zwane picture booki. Tu wielkie grafiki przedszkolnych zajęć i różnych rzeczy i aktywności, jakie dzieją się w przedszkolu, o których będziemy opowiadać my, opiekunowie, jak i dzieci, które na pewno fantastycznie zinterpretują ilustracje, jakie zobaczą. Mam też dwie książki, które mam nadzieję obalają mit, czyli W przedszkolu jest fajnie i w szkole jest fajnie. Bo okazuje się, że jest tam tyle przestrzeni, takie cudne miejsca jak świetlica, boisko i wiele innych przestrzeń na malowanie, na sport, na zabawy, na rozmowy i na poznawanie świata, że myślę, że nic tam złego nie ma. Pora do przedszkola to troszkę o emocjach. Ale myślę, e, jak najbardziej do oswojenia i zaopiekowania.